Euro-eurem, ale kurczę, polska piłka to jest jednak polska piłka. Witam was serdecznie. Tyle się mówiło przed tym spotkaniem, że to Bodo Glimt to jest najgorszy możliwy wybór w tej pierwszej rundzie eliminacyjnej do Mistrzów dla Legii Warszawa. Okazało się, że ta Legia nie dość, że wygrała dzisiejsze spotkanie, to po prostu momentami grała zajebiście. I też się mówiło przed tym meczem, że to Bodo gra dużo piłką po ziemi w sposób skomplikowany. A tak naprawdę momentami w pierwszej połowie to Legia grała w takim stylu. No i tak jak mówię, w tej pierwszej połowie Legia grała może bardziej ofensywnie niż w tej drugiej, ale wydaje mi się, że było to podektowane pewnym planem na to spotkanie, bo w drugiej ewidentnie widać było, że Bodo Glimt trochę bardziej ruszyło do ataku, a Legia się cofnęła i mądrze kontrowała, bo po jednej z kontr mieliśmy przecież gola na 1-3. Jeśli miałbym kogoś indywidualnie pochwalić za to pierwszą połowę w Legii, no to na pewno byłby to Lukinias, który ogólnie kumał grę w środku pola, rozdawał piły jak profesor momentami, zresztą to on otworzył wynik tego spotkania, bo w, w drugiej minucie strzelił gola na 1 do 0 po asyście Skibickiego, do którego właśnie teraz płynnie przychodzimy. Skibicki zagrał w tym spotkaniu momentami. Fenomenalnie i momentami też mocno się gubił, ale pamiętajmy, że jest to bardzo młody zawodnik, który tak naprawdę, jak to powiedział dzisiaj komentator, uczy się dopiero gry. Bo te asysty przy pierwszym i trzecim golu Legii yy, Skibickiego były no, wyborne. Nie dość, że były to bardzo techniczne zagrania, przemyślane, to w dodatku dały bramki. Kozacko w tym spotkaniu zagrał również Emreli, czyli ten nowy napastnik Legii Warszawa. No, poza oczywiście tą sytuacją przystanie jeszcze jeden do zera, gdzie wyszedł sam na sam po podaniu Lokiniasa i tam bramkarz Bodo-Glimt wybił to piłkę. Natomiast zagrał dzisiaj świetnie i wydaje mi się, że może być konkretnym zawodnikiem Legii Warszawa w tym sezonie Ekstraklasy. Miejmy nadzieję, że nie tylko Ekstraklasy, oczywiście. I też podczas oglądania tego spotkania nasza mnie taka myśl, że aż żal, że UEFA zrezygnowała z tego podwójnego liczenia bramek wyjazdowych, bo po tym meczu Legia miałaby naprawdę fajną zaliczkę. No tak czy siak ją ma, bo przecież przed tym spotkaniem głównie wiele ludzi w Polsce mówiło, że no, jeśli będzie remis to będzie sukces dla Legii Warszawa, a tutaj naprawdę Bodo Glimt może też się cieszyć, że tak nisko przegrało to spotkanie. I też tak trochę poza sportowo, przed rozpoczęciem samego spotkania, jeszcze kiedy zawodnicy wychodzili na Murawę, trochę się rozbawiłem, bo komentator powiedział, że no dzisiaj na stadionie w Bodo nie ma kibiców Legii Warszawa, UEFA o, to, UEFA o to zadbała. No, a potem był pierwszy gwizdek sędziego i z trybun było słychać, jesteśmy zawsze tam. Także no, no i potem w ogóle realizator pokazał, że byli kibice gości. Jedyne, co może nieco martwić, ale to trochę tak na wyrost w Legii Warszawa, no to te dwie stracone bramki dzisiaj. Natomiast uważam, że jeśli przed meczem mówiło się, że Bodo Glimt jest tak dobre w ofensywie, to stracenie dwóch bramek przystrzelonych trzech nie powinno zbytnio martwić. I uważam, że ten wynik jest bardzo obiecujący przed tym rewanżem za tydzień na Łazienkowskiej. Wydaje mi się, że wszystko jest w nogach zawodników Legii Warszawa. I cieszę się, że to tak, że ta, z takim przytupem w ogóle wchodzimy w ten sezon 2021-2022, Jezu, jak to brzmi. Jutro widzimy się po meczu Śląska-Wrocław, a ja zapraszam do subskrybowania, posiadania dobrego humoru i tygodnia.